dokładnie za moich czasów wszyscy wychodzili. Graliśmy w piłkę, wymyślaliśmy różne inne zabawy. Jeśli chodzi o wygląd, no to nie wolno było mieć końskich ogonów, grzywek, chodzić w spodniach dziewczynkom, no oczywiście jakieś kolorowe ubiory, bo to przypominało imperialistyczne, kapitalistyczne, francuskie filmy, gdzie piękna Marina Vladi właśnie miała takie uczesanie i wtedy wszyscy zaczęli się z końskim ogonem nosić. Z tymi dziewczynkami to się bawiłam w ten sposób, że opowiadałyśmy niekończące się historie. To znaczy każda opowiadała jeden rozdział, później urywała, a następna robiła dalszy ciąg. I w ten sposób powstawała taka opowiadana powieść. Nazywam się Hanna Paradowska. Od urodzenia jestem mieszkanką tej dzielnicy, a urodziłam się w kolonii Staszica. Tu przeżyłam okres wojny, swoje dzieciństwo, swoje trudne lata młodości, no i dogorywam do lat już takich statecznych. I bym powiedziała tak, że tu jest moje miejsce, tu jest mój własny, ale ciasny kąt, tu jest moje miejsce, tu jest mój świat, dom. I to jest mój dom. I zawsze korzystam z różnych ofert, które są zniżkowe, załatwiane przez Polski Komitet Pomocy Społecznej. Staram się korzystać. I tu jest moja rodzina. Tu nie przenoszę swoich kłopotów. Nazywam się Tadeusz Piotrowski. Przybyłem do Warszawy w 1945 roku razem ze starszym bratem. On poszedł do szkoły, a ja jeszcze bawiłem się na podwórku. Nazywam się Luiza Grzegorzewska. W Warszawie mieszkam od urodzenia, z tym, że na Ochocie od 1948 roku, ponieważ po powstaniu mieszkałam przez 2 lata w Łodzi. Po powstaniu i po wyzwoleniu, w cudzysłowie, mieszkałam przez 2 lata w Łodzi z rodzicami. A przyjechałam, jak byłam mniej więcej w waszym wieku i trafiłam tutaj do Gimnazjum Słowackiego na ulicę Wawelską. Moje nazwisko Józefa Zielińska. Wszyscy na mnie mówią Ziunia. Mam 78 lat. Mieszkam w dzielnicy już teraz Włochy. Przedtem była Ochota, zmienili rejonizację, ale to nie szkodzi. I tu jestem zżyta i tu mieszkam już 56 lat. Od czasu, jak wyszłam za mąż, dostałam tu mieszkanie. Moje dziecko tu chodziło do szkoły, do podstawowej, na radarowej, do ogólnokształcącej, na Szczęśliwicki. Był później na uniwersytecie, potem tutaj też pracował, bo jest politologiem, jest wykładowcą, ale teraz po świecie jeździ. Ale na uniwersytecie pracuję. Jestem wdową od 8 lat i od 7 lat jestem w klubie tym, bo jak zostałam wdową, nie mogłam się znaleźć w tej nowej swojej rzeczywistości. Byłam z mężem 52 lata i tak się przyzwyczaiłam, że sama być już nie umiałam. Koleżanki namówiły mnie do zapisania się do tego klubu. Poznałam Zdzisię jest urocza nasza szefowa. To jest nasza matka nierodzona, która nas wszystkie jak dzieci przygarnie. Niezależnie od tego, czy jesteśmy ładne, czy brzydkie, czy grzeczne, czy niegrzeczne, czy złośliwe, bo to W takim tłumie to różne są osoby, no różne, a ona jest dla wszystkich pełna oddania i bardzo, bardzo serdeczna. Nazywam się Krystyna Starczewska, mieszkam na Ochocie od 1947 roku, ale znam Ochotę wcześniej, bo całą okupację spędziłam w Warszawie. Kończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, najpierw polonistykę, później studium doktoranckie z filozofii. Od dawna jestem nauczycielką, a w roku 1989 zakładałam z przyjaciółmi pierwsze społeczne liceum ogólnokształcące Bednarska. Byłam jego dyrektorką, a następnie dyrektorką społecznego gimnazjum nr 20 na Raszyńskiej, należącego do zespołu szkół
razem z Bednarską. Nazywam się Wacława Grochala, urodziłam się w Warszawie, w dzielnicy Ochota. Wojny przeżyłam 39 rok w Warszawie, powstanie również w Warszawie, bo jestem rodowitą warszawianką. Także nie życzę młodzieży absolutnie, żeby przeżyli to, co ja przeżyłam. Nazywam się Józef Pawoniak, jestem zegarmistrzem od 56 lat, bo w 59 roku skończyłem szkołę i od tamtej pory pracuję czynnie zawodowo. Nazywam się Maria Wierzbicka i mieszkam na Ochocie, no to wy obliczycie. Nie mieszkałam przez 2 lata, kiedy po powstaniu mieszkaliśmy w innych miastach Polski, a urodziłam się, to też zagadka, wtedy, kiedy w Katyniu zaczęli rozwalać naszych oficerów. I jak to wszystko obliczycie, to będziecie wiedzieli, ile lat mieszkam na Ochocie. Krystyna Nalewajko. Mieszkam w tym domu. Jestem już na emeryturze. Pracowałam w biurze projektów. W tej chwili odpoczywam. Działam społecznie, no, razem z sąsiadem, z panem Tadeuszem Piotrowskim, w zarządzie wspólnoty. Rządzimy. No jak wyglądała tutaj dzielnica? No była po zburzeniu. Ja pamiętam te zburzone domy tutaj na Filtrowej, ale ona się odbudowała. Kiedy myśmy w 1947 roku zamieszkali, to już większość domów była odbudowana. No większość dzieci u mnie w klasie to były dzieci, które miały też za sobą takie bardzo tragiczne, ciężkie przeżycia wojenne, a były wesołe, bawiliśmy się, należałem do harcerstwa, urządzaliśmy różne takie zabawy. W podchody, w jakieś takie gry sportowe. No i tutaj był park, tak jak jest, były właśnie te odbudowujące się domy. Na przykład ten wielki dom, który stoi na rogu Raszyńskiej i Filtrowej, był wtedy piętrowy. To była tylko tak jakby barak, bo jeszcze nie odbudowano całej kamienicy. I tam była też szkoła w tym takim właśnie parterowym, takim długim baraku. Wawelska wyglądała wtedy zupełnie inaczej. Była cichą, spokojną ulicą, wybrukowaną kocimi łbami, zadrzewioną pięknymi lipami. Nic po niej nie jeździło i chodziłam sobie, mieszkałam wtedy na ulicy Węgierskiej i chodziłam na piechotę do szkoły i ze szkoły. Ochota w latach dawnych zupełnie inaczej wyglądała. Od placu Narutowicza do ulicy Banacha to były małe domki, były rynsztoki głębokie, były brukowane ulice. A od Banacha do Kęcia to już było poza miastem. Tam był jeden tramwaj, który chodził jedną, jedyną linią i była tak zwana mijanka, właśnie przy której tej mijance ja właśnie teraz mieszkam. Przy placu Narutowicza to były 2 skwerki, które były przecięte ulicą Akademicką. Natomiast tu, gdzie stoi pomnik Narutowicza, prezydenta Narutowicza, to stały w czasie okupacji, to dziwna była rzecz, bo najpierw to były tam, w czasie okupacji były baraki, gdzie była szkoła, do której ja chodziłam, ponieważ ja chodziłam do szkoły najnowocześniejszej, jaka może być przy ulicy Raszyńskiej, ale Niemcy tą szkołę zajęli i nas przerzucili tutaj właśnie na plac Narutowicza do tych baraków. No to był tylko tydzień czasu, żeśmy korzystali, Niemcy to spalili, tą szkołę. Ponoć właśnie to była szkoła numer 13, która nie istnieje i ponoć ta
Gehenna, którą przeżywała szkoła numer 13, wywodziła się z tego, że kierownik miał duże zasługi dla Polski, bardzo się naraził Niemcom i oni go poszukiwali, nie mogli go znaleźć. Już nie pamiętam nazwiska kierownika, w każdym razie tak to było, a później jak to baraki spalili szkolne, to był tam targ, po prostu tak jak tu na Banacha był targ. Ulicą Niemcewicza i Tarczyńską, Nowogrodzką jeździła kolejka EKD, elektryczna kolejka dojazdowa. Ponieważ na zakręcie ulicy Niemcewicza z Tarczyńską zwalniała, można było sobie wyskoczyć, nie jechać na końcowy przystanek i mieć blisko tutaj do domu. Wybrałam to miejsce na nagranie dlatego, że wyobraźcie sobie, że w 1944 roku, przed powstaniem, wiosną, ta dziewczynka siedziała tutaj pod tymi bzami, w niebieskim płaszczyku. Wszystkie przebudowy ulic warszawskich po wojnie odbywały się z pomocą koni. Wozacy wywozili gruz, przywozili kostkę, samochody to były wyjątki. Ulice były puste, a zaraz po wojnie na ulicach było mnóstwo pocisków. Te pociski bardzo interesowały dzieci, bo miały kolory żółte, pomarańczowe, czerwone. Zachęcało to do zabawy. To była gra w berka, w piłeczkę, w kółko graniaste, różne rzeczy, ale nie było komputerów. Nie siedziało się przy komputerze. W ogóle nie było komputerów. Były tylko radia. Bo przede wszystkim był czepak, więc na tym czepaku były wszelkie gimnastyki i wygibasy, zwisy, przewijania i tak dalej. No raz był dosyć głupi konkurs, w którym nie pamiętam, czy brałam udział, ale chyba już wtedy myślałam, że jest głupi. Tym niemniej był konkurs, kto dłużej nie będzie mył kolan. Bo wtedy się chodziło w podkolanówkach, w sukienkach i w podkolanówkach. Albo w krótkich skarpetkach, a raczej nie w spodniach. No i wiem, że zwyciężyła pewna Baśka, która jak się odkleiło plaster, to rzeczywiście było widać białe pod plastrem i czarne kolano. Zabawy polegały na tym, że goniliśmy za kółkiem. Albo za żeliwną fajerką, albo za obręczą rowerową popychaną patykiem. Później już za takimi kółkami nie goniliśmy, bo pojawiły się hulajnogi. Te hulajnogi były zrobione własnym przemysłem. Z tyłu dwa łożyska, z przodu na ruchomej kierownicy łożysko ruchome. I hałasowało to niemiłosiernie, bo te trotuary były porąbane, pokruszone, więc hałasowało, ale zabawa była przednia. Później, jak zacząłem chodzić do szkoły, to razem z grupą dzieci z pierwszej klasy wybieraliśmy się na rumowiska, bo Warszawa była cała zrujnowana i tylko główne trakty były odgruzowane, a tam, gdzie ja chodziłem do szkoły, było tak dużo wyburzonych kamienic, że gruzy sięgały pierwszego piętra. Wchodziliśmy na te rumowiska, te zapadliny na podwórkach, które się znajdowały, no i bawiło się w różne typu walki, rzucanie kamieniami i również rzucanie kamieniami z procy. No polegało to na tym, a to proca nie była taka zwykła, to była proca zrobiona ze sznura, na którego połowie znajdowała się łatka skórzana, w tą łatkę skórzaną kładło się kamień, rozkręcało nad głową, puszczało jeden z końców tego sznura i kamień wylatywał z dużą szybkością. No, celowało się do nieistniejących okien, więc taka zabawa była bardzo ciekawa, ale jednocześnie bardzo niebezpieczna. Skończyła się wtedy, kiedy odgruzowano już te ulice, no i już takich zabaw nie było. W późniejszym czasie, kiedy już zacząłem chodzić do szkoły, już do piątej gdzieś klasy, szóstej klasy, chodziliśmy na pochody pierwszomajowe, obserwować, bo to była wielka atrakcja.
Tak samo wielką atrakcją było oglądanie książek, stoisk na targach książki, które były organizowane w Alejach Ujazdowskich. No i tam był ten smak tego zachodu, te kolorowe stoiska z książkami. No, to była bardzo ciekawe wyprawy, no i takie pouczające. Moja młodość różniła się znacznie od obecnej, ponieważ dawniej nie było tak rozwiniętej techniki jak obecnie. Dawniej nie było takich różnych zabaw i gier, które teraz najczęściej młodzież siedzi przy komputerze. Nawet ja na przestrzeni tu 28 lat widzę, że podwórka wymierają. Młodzież przychodzi ze szkoły i na powietrzu nie ma nikogo. Dawniej za moich czasów wszyscy wychodzili, graliśmy w piłkę, wymyślaliśmy różne inne zabawy, nie było konkretnych zabaw, trzeba było sobie zrobić. Teraz wchodzą czasem jeszcze z historii dawnej, przypominają, była taka gra na przykład Zośka. Na pewno nie wiecie, o co chodzi. Brało się kawałek jakiegoś starego swetra od babci czy mamusi, pruło się i z tej wełny i kawałka ołowiu robiło się takie urządzenie, które było, wełna była i był ołów i to miało ciężarek swój. I podbijając to nogą, graliśmy, prawda, strzelaliśmy bramki sobie tym i to była zabawa nasza, bądź też różne inne zabawy. I więcej czasu przede wszystkim młodzież spędzała na powietrzu, a w tej chwili podwórka są wymarłe, bo wszyscy siedzą przy laptopach, smartfonach, komputerach. No. Myśmy na te łąki chodziły, myśmy zbierały kaczeńce, myśmy zbierały skrzek w domu, prowadziły tą hodowlę. Takie okienko na górze było, kiedyś tata spał pod tym okienkiem, pracował w drukarni na 3 zmiany, więc w dzień tam się tam nad tym okienkiem z tego skrzeku zrobiły te żaby, no i zaczęły wyskakiwać z tego słoika. I na tatę, matko, jaka to była awantura. Tata spała, tu mu żaby skaczą po twarzy, po tego. I to nie było ich tam 2-3, to było dużo, bo to był duży słoik, czy tam, ale słoik. Także nasze zabawy takie, to były takie, no takie, takie nijakie, bo owszem, bawiłyśmy się tam w te klasy, w te, nie wiem, ja już nie pamiętam, jakie to były te ale to myśmy miały tak, myśmy obowiązki przede wszystkim w domu. Każda z nas miała coś. W naszym domu było 8 lokatorów. Nie było przecież kanalizacji, najpierw to jeszcze i światła nie było. Więc trzeba było na przykład tą naftę nosić do tych różnych tam osób bogatszych, tak, w takie jakieś takie butle były specjalne i za to też był zarobek. Myśmy dużo po prostu pracowały, żeby mieć na coś, co nam potrzeba. Chodziłyśmy na Sadybie do różnych tam znajomych pań, które miały ogrody, zbierałyśmy owoce, przygotowały tam działki, nosiłyśmy tam te zakupy. Naturalnie jak były święta, to trzeba było te koszyczki, to my się po 6, po 8 koszyczków do kościoła nosiły i tym paniom. A one nam potem dawały pieniądze, więc to nie było takie spędzanie wolnego czasu. Czasem któraś gdzieś tam się umówiła, gdzieś poszła z koleżankami czy z chłopakiem. Jedna to była gra w komórki, którą właśnie myśmy zademonstrowali. Potem była gra w takie dwa okręgi koncentryczne, w których w środku był łapiący, a po okręgu z różnymi zatoczkami biegali inni uczestnicy. No była oczywiście gra w państwa, które podobno wiecie jak wygląda. No i wszelkie gry w klasy. I naprawdę muszę przyznać, że było to wspaniałe, bośmy spędzali czas na wolnym powietrzu i dużo to dawało, jeśli chodzi o zgranie grupy.